Cześć, tu Wilan. Dzisiaj przygotowałem dla Was recenzję słuchawek od szwedzkiej firmy, która dopiero wchodzi na polski rynek. Przedstawiam Wam markę Studio oraz ich model Tolf. Słuchawki przychodzą w ładnym, minimalistycznym pudełku. Po jego otwarciu oczom ukazuje się etui ładujące wraz z dokanałówkami oraz kartonik z akcesoriami, a więc z dodatkowymi trzema parami gumek, bardzo krótkim przewodem ze złączem micro USB, książeczką z instrukcją oraz kartą z kodem do gwarancji. Słuchawki dostępne są w kilku kolorach i każdy ma coś w sobie. Ja wybrałem szarą wersję o nazwie antracyt. Design jest bliski perfekcji, a wykonanie wcale nie jest gorsze. Etui ładujące w większości wykonane zostało z matowego, szarego tworzywa sztucznego. Tu wyróżnia się tylko wytłoczone logo producenta oraz skórzany rzemień. Zawias sprawia dobre wrażenie, choć w tej półce cenowej brakuje mi blokady w otwartej pozycji. Case praktycznie w całości jest zaokrąglony i jedyna płaska powierzchnia, która się tutaj znajduje, jest z tyłu, czyli tam, gdzie jest wejście do ładowania. Kiedy etui jest podpięte, nie stoi stabilnie. Takie małe niedociągnięcie w projekcie. Słuchawki tak jak etui zachwycają. Przynajmniej ja mam takie odczucie. Dokonałówki w większości wykonane zostały z szarego tworzywa znanego z Case'a. Wygląd jest prosty, ale dzięki elementom w miedzianym kolorze ma w sobie to coś. Miedziane jest także logo producenta i oznaczenia do kanałówek prawa-lewa. Słuchawki mają prosty kształt i są lekkie. Nie sprawiły mi dyskomfortu nawet podczas dłuższych przesłuchań. Przycisk ma całkiem miękki i głęboki skok. Używa mi się go dużo wygodniej niż tego w ostatnio recenzowanym modelu Creative. Nie są to oczywiście słuchawki typowo sportowe, co potwierdza brak certyfikacji IP. W specyfikacji widnieje informacja o odporności na pot do codziennego użytku. Magnes w etui jest bardzo silny. Słuchawki nie mają chęci samoistnie opuścić case'a ładującego. Sterowanie słuchawkami jest możliwe dzięki obecności fizycznego przycisku. Pojedyncze naciśnięcie jakiejkolwiek słuchawki pauzuje lub wznawia muzykę. Podwójne naciśnięcie prawej zmienia utwór na następny, a lewej na poprzedni. Potrójne naciśnięcie prawej zwiększa, a lewej zmniejsza poziom głośności. Dłuższe przytrzymanie włącza asystenta głosowego. Sterowanie jest kompletne i bardzo wygodne. Dźwięk to kategoria, której ze względu na świeżego producenta oraz taką metkę sprzętu designerskiego nieco się obawiałem. Po dłuższych testach stwierdzam, że niepotrzebnie. Nie ma tu zaawansowanych kodeków dźwięku, ale to nie przeszkadza, aby słuchawki grały naprawdę przyzwoicie. Brzmienie jest basowe. Tony niskie są głębokie, choć mogłyby być nieco bardziej precyzyjne. Na plus, że są obecne od niskich poziomów głośności. Środek jest ocieplony. Góra jest w porządku, choć Edifiery TWS-5 na tej płaszczyźnie wypadały lepiej. Model Tolf powinien pasować do większości gatunków muzycznych. I oczywiście nie jest to sprzęt audiofilski, jednak myślę, że jakość grania odpowiada cenie, którą trzeba za niego zapłacić. Na plus głośność maksymalna, która jest podobna do tej w TWS-ach od Creative. Zasięg jest na dobrym poziomie. Opóźnienie jest standardowe i wynosi około 300 milisekund. Przejdźmy do testu mikrofonu w pomieszczeniu w słuchawkach Studio Tolf. Jak to brzmi? Właśnie tak. Przejdźmy jeszcze do podwórkowego testu dźwięku. Jak jest? Tradycyjnie już oceńcie sami. Wbudowany akumulator o pojemności 50 mAh przy około 90% głośności zapewnił 4,5 godziny grania muzyki. Obniżenie poziomu głośności do 70% powinno wydłużyć ten czas do 6-7 godzin. Ogniwo w etui ma 500 mAh, co powinno pozwolić na 3 do 4 pełnych naładowań słuchawek. Etui nie ma wielodiodowego wskaźnika naładowania, a uzupełnianie energii odbywa się za pomocą złącza micro USB. Podsumowując, Studio Tolf to ładne słuchawki, których z przyjemnością używało mi się na co dzień. Poza wyglądem i jakością wykonania, w słuchawkach od szwedzkiego producenta odpowiada mi także bateria. Brzmienie i jego jakość to poziom, który mnie zadowala. Na minus zaliczę wejście w postaci micro USB oraz brak certyfikacji wodoszczelności. Cena nie jest niska, bo w oficjalnym sklepie słuchawki te kosztują 489 zł. Ale mam dla Was kod obniżający cenę o 15%. W koszyku wystarczy wpisać WILAM15. W cenie około 415 zł stanowią niezłą propozycję. Przejdźmy teraz do zestawienia. Dźwiękowo jest naprawdę nieźle. Wykonanie w połączeniu z wyglądem oraz tym kolorem stawia je na pierwszym miejscu. Wygoda jest na wysokim poziomie. Wbudowany akumulator stawia je w górnej części stawki, jednak nie jest to czołówka.
Studio Talk kosztują nieco ponad 400 zł i jeśli chodzi o moją subiektywną ocenę, no to umieszczę je ex aequo z Edifierami TWS-5. Na korzyść Edifierów przemawia przede wszystkim niższa cena, trochę lepsza góra oraz nieco dłuższy czas pracy na akumulatorze. Jeśli chodzi o Studio, no to te przede wszystkim wyróżniają się jakością wykonania oraz tym świetnym designem, no i bas jest głębszy. W tym miejscu serdecznie chcę podziękować firmie Studio za udostępnienie modelu Tolf na testy. W opisie umieszczam link do sklepu i kod rabatowy. Zapraszam jeszcze do odwiedzenia strony retest.com.pl, mojego Instagrama i Facebooka wraz z grupą poświęconą słuchawkom TWS. Jeśli ten film okazał się pomocny, zachęcam do zostawienia łapy, suba oraz zobaczenia innych moich filmów. Dziękuję za uwagę. Do następnego. Cześć!